czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na pole, a wraz ze mną są znajomi, którzy będą dzisiaj ze mną troszeczkę szukać na tym ściernisku i nowi poszukiwacze, którzy zakupili jakieś wykrywacze nawet w moim sklepie grosiktv.pl. Więc małe szkolenie i troszkę eksploracji dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że coś ciekawego jeszcze tutaj znajdziemy, bo po tych działkach chodziliśmy w weekend na kresowym zlocie poszukiwaczy. Pierwszy fancik dzisiaj, łuseczka z Mauserka, widzicie, troszeczkę stuknięta, ale nie przeze mnie, wybita, bezpieczna. A teraz trafiłem pierwszą kuleczkę ze szrapnelka i trafiłem jakiś czubeczek. Trafiłem taką monetkę, ale jak widzicie, jest strasznym wycieruchem. Możliwe, że to był jakiś krajcarek. Trafiłem kolejną łuseczkę, ale patrzcie, jaka spłaszczona. Trafiłem jakąś monetkę, jak widzicie, jest tutaj w tej grudce ziemi nowego mojego krecika Profinder 40 odkładam. Dobrze się spisuje, 35 poszła jako prezent dla kolegi. Zobaczymy, co to za moneta. Jakieś maleństwo. Chyba borotyneczka. A teraz taką borotyneczkę trafiłem, bardzo wytarta, ale jest kolejna monetka dzisiaj. Trafiłem jakąś monetkę. No, jakaś wytarta, ale chyba to będzie grosz pointowskiego. Tak mi się wydaje. Z jednej strony widać, patrz. A ta strona wytarta jest. Chyba poniatowski. Proszę bardzo. Trafiłem kolejną monetkę. I to chyba będzie jedna, druga kopiejki. Tak. Rocznik raczej teraz wam nie powiem. Ale możliwe, że na podsumowaniu 1893, tak mi się wydaje. Ale sprawdzimy na podsumowaniu. Kolejne maleństwo. Mam kolejną monetkę, patrzcie, tutaj. Tak mi się wydaje, że to będzie monetka. Tak. No, do zobaczenia. Koledzy się żegnają, dwaj z nami. We dwóch już tylko zostajemy na tym polu. Ciekawe, co za moneta. Jakaś taka duża zielona patyna. Chyba kolejny grosz poniatowskiego, albo mi się wydaje. Chyba tak. Ale patyna wielka. Kolega znalazł jakąś monetkę, jak widzicie, tutaj w tej grudce jest. Namierzył ją wykrywaczem Xterra Pro. Zaraz sprawdzimy. Możliwe, że to będzie kolejny grosz poniatowskiego. Tak. Wydaje mi się, że z tej samej beczki, nie? Tak, tak. Że to kurde normalnie... Tak, i nawet z tej strony ładny jest. Proszę bardzo, czwarty już. W tym miejscu, gdzie chodziliśmy na kresowym zlocie poszukiwaczy. Mam jakiś sygnał jeszcze w dołku.
prawie 70 na skali. Jeszcze głębiej. O, chyba wyszło. Patrzcie. Mam kolejną monetę. I ciekawe, czy to będzie kolejny grosz Poniętowskiego, czy nie. Wielkością podobny. A kolega Jacek znalazł boratyneczkę. Proszę bardzo. Jest taka monetka, ale bardzo wytarta. Trzecia już chyba z tego pola dzisiaj. I kolega Jacek kolejną boratyneczkę znalazł, ale taką zjedzoną przez życie troszeczkę. Trafiłem jakąś monetkę. I kolejny grosz Poniętowskiego. No ktoś tu musiał jakoś sakwę zgubić, bo już tych grosików mamy sporo. Na tym wąskim przesmyku, gdzie poszukiwacze na naszym zlocie przechodzili, jeszcze taki chyba element fajki znalazłem, zatyczkę. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Tak. Zatyczka od fajki. A teraz trafiłem złotóweczkę z PRL-u. I kolega Jacek znalazł kolejną monetkę, ale ta jest troszeczkę powycierana. Zobaczymy na podsumowaniu, co to będzie za monetka. Jak się uda rozszyfrować. Trafiłem jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Może uda się rozszyfrować. Co to może być? Trafiłem kolejną monetę. Ciekawy jestem, co to będzie. Niestety za dużo nie widać na niej. Może na podsumowaniu. Wygląda mi na krajcarka jakiegoś. I wyszła kolejna kulka ze szrapnela. I kończymy dzisiejsze poszukiwania. Jeszcze wpadły nam jakieś takie małe monetki. I powoli zawijam do domu. Jestem już w domu. To są śmieci. I taki mały złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Łuseczki karabinowe, jak widzicie, w takich bardzo słabych stanach, porozwalane, powyginane, czubeczki ołowiane, kawałeczki pierścieni wiodących od szrapnela, kuleczki szrapnelowe, kawałek jakiegoś sztućca z miedzi. Tak mi się wydaje, że to będzie element fajki. Monetki, których sporo wyszło na tych poprawkach. Trzy monety nieczytelne. Jak widzicie, kilka sztuk groszy Poniatowskiego. Moneta współczesna 5 groszy. Złotówka z PRL-u. Dwie kopiejki, rocznik nieczytelny. Kilka boratyneczek. I na sam koniec dwie najfajniejsze monetki, które udało się trafić na tym wypadzie. Dwa grosze z drugiej RP, rocznik 31. Ta monetka jest troszeczkę wygięta delikatnie, tak, ale tak czy tak cieszy mnie bardzo. I na sam koniec szelong koronny August 3 SAS. Stan monety jest bardzo słaby, jak widzicie, ale jakimś cudem udało mi się rozszyfrować tą monetkę. Jak widzicie, sporo fantów jeszcze wyszło na poprawkach po okresowym zlocie poszukiwaczy. Tak czy tak te pola jeszcze mają potencjał. Gdy zostaną przeorane, zapewne jesienią albo wiosną jeszcze wrócę na te działeczki. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!